wiedzieliśmy, że będziemy się mierzyć z rywalem, który być może dla wielu Jezus skazany na spadek. Natomiast my analizowaliśmy grę Bytowi z poprzednich spotkań i to były mecze, w których tak naprawdę ten zespół powinien zdobywać punkty. Wiadomo, no, pewne czynniki spowodowały, że tych punktów oczywiście nie zdobywali, nie wygrywali, ale jest to bardzo silny personalnie zespół z zawodnikami, którzy dobrze operują piłką. Musieliśmy przede wszystkim bardzo konsekwentnie dzisiaj grać, jeżeli chodzi o tą grę obronną, mimo że te dwie bramki straciliśmy, to uważam, że w wielu sytuacjach bardzo dobrze z tych zadań moi zawodnicy się wywiązali. Gratuluję zespołowi za tą walkę, konsekwencje, za upór w dążeniu do zwycięstwa, bo dzisiaj to zwycięstwo tak naprawdę to był jedyny wynik, który mógł nas satysfakcjonować w obliczu tego, że dalej liczymy się w grze o awans do Ekstraklasy. RMTP New Media.